Skoro możliwości współczesnego świata zdają się nie mieć granic, naukowiec musi nie tylko stąpać twardo po ziemi, ale być jednocześnie niepoprawnym marzycielem. Tylko wtedy ma szansę dostrzec to, co dziś wydaje się niemożliwe. Zapraszam na Wiadomości Naukowe. Dziś w programie Position, cywilna nawigacja, innowacyjna wyszukiwarka internetowa, a także bezpieczny portfel. Zanim zaczniemy, spróbujcie odpowiedzieć na naszą zagadkę. Co we wszechświecie ma największą gęstość? Czy jest to A, diament, B, gwiazda neutronowa, czy może C, jądro Słońca? Rozwiązanie pod koniec programu. Polska od lat bierze udział w ogólnoeuropejskim projekcie Galileo, którego celem jest stworzenie globalnego systemu nawigacji satelitarnej. Tymczasem polskich firm zainteresowanych tą tematyką wciąż jest niewiele. Program Position może to zmienić. Nasz projekt pozwala polskim przedsiębiorcom na wprowadzanie na rynki międzynarodowe produktów i usług opartych o technologie kosmiczne. Na przykład monitorujących nielegalne wysypiska śmieci lub usprawniających ruch drogowy w mieście. Tego portfela z pewnością nie powstydziłby się sam James Bond. Woolet pochodzi z Polski, jest ultracienki, niezwykle elegancki i ma wbudowany moduł Bluetooth, który łączy go z naszym smartfonem. Aplikacja mobilna kontroluje to połączenie i w przypadku jego zerwania zostaniemy poinformowani o tym przez telefon, a sam portfel zacznie wydawać alarmujące dźwięki. Tak więc Woolet to portfel, który bardzo trudno zgubić. Jeśli jednak to się zdarzy, nasz smartfon z pewnością go odnajdzie. Jeśli wydaje się wam, że słuchawki służą tylko do słuchania, to jesteście w błędzie. Słuchawki The Dash daleko wykraczają poza swoją podstawową funkcję. Są nie tylko bezprzewodowe i malutkie, ale także inteligentne. Mają 4 giga pamięci wewnętrznej, dzięki czemu nie musimy podpinać ich do odtwarzacza. Sterowanie głośnością czy zmiana utworu odbywają się dotykowo. Dodatkowo mierzą puls, liczą spalone kalorie, przebyty dystans i prędkość, z jaką pokonaliśmy trasę. A wszystkie te dane przekazują do naszego smartfona za pomocą technologii Bluetooth. Wiedza i informacja to klucz do sukcesu. Liczy się szybki dostęp do nich oraz ich umiejętne wykorzystanie. Niestety obecne narzędzia nie pozwalają na proste wydobywanie informacji z tekstów. Dlatego w ramach projektu Next powstaje wyszukiwarka, której będzie można zadawać pytania w języku polskim. Na przykład... Gdzie urodził się Juliusz Słowacki? Wyszukiwarka w odpowiedzi podaje jedno zdanie mówiące, gdzie się urodził, a nie jedynie odpowiada, pokazując serię dokumentów, w których jest mowa o miejscu urodzenia Juliusza Słowackiego. Pozwala to efektywnie korzystać z zasobów internetowych także tym użytkownikom, którzy nie zajmują się na co dzień wyszukiwaniem informacji. A czy wam udało się już sprawdzić, co we wszechświecie ma największą gęstość? Poprawna jest odpowiedź B. Gwiazda neutronowa to pozostałość po wybuchu supernowej, sprasowana pod ogromnym ciśnieniem jej wybuchu. Zbudowana jest z ciasno upakowanych neutronów i ma niesamowitą gęstość. Łyżeczka materii neutronowej ma masę kilku miliardów ton. Na dziś to już wszystko. Zapraszam na kolejne wiadomości naukowe. Do zobaczenia. Program powstał we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.